Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj zrobimy sobie taki przegląd nowego eventu, jakby nie było, czyli tego weekendu Expa oraz Klepsydr. Mamy kilka nowości, mamy kilka nowych grafik, pokażę wam przede wszystkim jak to dokładnie działa, bo tak naprawdę no fajnie to wymyślili w niektórych przypadkach, na przykład tutaj jeżeli chodzi o Akademię, ale do tego na spokojnie przelecimy sobie po kolei, do tego na spokojnie przejdziemy. I tak, na początku oczywiście zostawcie kciuka w górę, mam nadzieję, że film się wam spodoba. Macie teraz chwilkę, zjedźcie na dół, zostawcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Druga sprawa to jak pewnie słyszycie, jakość audio jest o wiele lepsza. Zakupiłem w końcu nowy mikrofon, głównie dlatego, że na streamkach zbieraliśmy, był cel donate'ów po prostu na mikrofon, zebraliśmy to. Zakupiłem sobie nowy mikrofon, mam nadzieję, że teraz ta jakość generalnie tego audio będzie o wiele, wiele lepsza. Wczoraj już na streamku wieczorem sobie testowaliśmy. Ja potem tego streamka troszkę oglądałem i powiem wam, że no jest, strasznie się jaram, bo jakość jest naprawdę strasznie, ten dźwięk jest czyściutki i tak dalej, nawet na live, nie? W sensie no tak na żywo, bez żadnej obróbki. Także no, jestem bardzo, bardzo zadowolony i mam nadzieję, że wam też się spodoba. Jeszcze druga sprawa, zanim przejdziemy, to mamy, można powiedzieć, wszyscy tak naprawdę mają dostęp do tego, jakie będą kolejne eventy. Mniej więcej oczywiście, jest to gdzieś tam w plikach gry, oczywiście ludzie już to poznajdywali. Oczywiście są to domysły, tak? Są to domysły, są to takie przecieki. Różnie bywa z takimi domysłami. Część jest prawdziwa, część jest nieprawdziwa, ale generalnie na pewno coś tam się sprawdzi, więc dajcie mi znać, czy chcecie na ten temat film. Jeżeli chcecie, to zostawcie kciuka w górę albo po prostu napiszcie w komentarzu, że chcecie, to może na jutro taki film przygotuję, dlatego że ja nie lubię robić czegoś takiego, ja wolę wam podać już konkrety, jak już jestem na 100% czegoś pewny, niż właśnie tego typu przecieki, no bo wiadomo, że różnie z tym bywa, różnie to się sprawdza i tak dalej, ale jeżeli chcecie, to możecie napisać w komentarzu, możecie także zostawić kciuka w górę. Lecimy od początku tak naprawdę, od samej góry, od karczmy wydaje mi się. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim zobaczcie, u karczmarza powiedzmy, dodali takie plakietki. Chyba jest to odpowiednik po prostu eventów, znaczy na pewno jest to odpowiednik eventów, natomiast jeżeli będzie jakieś łączone eventy czy coś, to podejrzewam, że tych plakietek będzie po prostu o wiele więcej. Zobaczcie, że tutaj mamy dużo miejsca na to. No i co? Opis jest po prostu danego eventu, który obecnie jest włączony, bądź też eventu w tym wypadku. No i jak widzicie, mamy tutaj prawdziwą profuzję PD i mamy wszystko opisane. Dwa razy więcej PD za zadania, 100 dziennych misji specjalnych, z walk na arenie, z Akademii, z Koła Fortuny, no i pupil omnibum do znalezienia w trakcie wydarzenia. Klikniemy sobie tutaj, piękny piasków czasu czas, też śmieszna nazwa. 10 razy więcej klepsydr w gabinecie magii, 2 razy więcej klepsydr od hazardzisty, zdobywaj klepsydry podczas każdego zadania na terenach piaszczystych. Dokładnie, czyli akurat mamy teraz te dwa eventy włączone, no i po prostu jest to opisane. Bardzo przejrzyście, bardzo czytelnie, bardzo mi się to podoba. Kolejna sprawa, sekretnie poufna misja dnia, jak widzicie exp jest teraz razy 2 i no jest teraz zmieniony kolor, po prostu w ogóle teraz widzę, że zmienili wszystko, jeżeli po prostu exp, który jakby jest uwzględniany ten event, ma inny kolor, taki można powiedzieć fioletowy mniej więcej. No i dokładnie tak to wygląda. Tutaj jak widzicie mamy 19,5 prawie miliona expa z tej misji dnia. Druga sprawa to jest ten hazardzista. Spróbujemy sobie może wygrać jakieś klepsydry, nawet niech to będą 3 kostki. Byleby wam tylko zaprezentować. O widzicie, tutaj na klepsydrze mamy takie malutkie razy 2. Zobaczymy czy się uda. No zmarnuję trochę tych rzutów, ale w sensie zmarnuję. No w zasadzie wydaje mi się, że podczas tego eventu opłaca się tak naprawdę bardzo, bardzo grać o te klepsydry, bo nawet jak tam siądzie niewiele, to zawsze jest na plus. No ale dobra, okej, teraz co my tu w ogóle potrzebujemy? Kamienia. To już sobie, skoro i tak gram, to sobie ogarniemy. No tu akurat nie za wiele, tu nie mamy żadnej klepsydry. No lipa, jeżeli nam się nie trafi wcale. O, dobra, jest szansa jakaś. No i cyk, i mamy, zobaczcie, 4 kostki. Normalnie byłoby to 25 klepsydr, ale że jest ten event, no to mamy tych klepsydry 50. Więc no bardzo, bardzo na plus. Nawet tu mamy napisane, w tym 2 razy większa premia z okazji wydarzenia. Odbieramy nagrodę, dobra, pokazałem wam to, co chciałem, git. Jakieś tam zmienione grafiki, jakieś tam zmienione pierdółki, no to wiadomo. Kolejna sprawa jest to, tutaj na arenie też się pojawiły jakieś tam zmienione grafiki, natomiast zaatakujmy na przykład Netratoxa, no akurat przegraliśmy niefortunnie na odcinku, dobra, to zaatakujmy tego. No i jak widzicie, podsumowanie, znowu mamy ten expik na fioletowo, w tym dwa razy większa premia z okazji wydarzenia. Dobra, lecimy dalej tak naprawdę, w zbrojowni chyba nic ciekawego, no tutaj się troszeczkę zmieniło, jakieś tam widzicie, mamy grafikę plus 900% klepsydr, no i wiecie co, może sobie poszukamy
No, zobaczcie, 10 klepsydr mamy za 375 tysięcy, więc to klepsydr będzie po prostu za 3 750 000, a normalnie tyle kosztuje pakiet klepsydr, pakiet po prostu 10 klepsydr, nie? Bez eventu, więc jakby tak to działa. No ja chciałbym wam stówkę znaleźć, żeby jakby to potwierdzić, natomiast teraz ciągle nam dyszki tu widzę, że dropią. Jeżeli chodzi o event, a w ogóle to też jest w sumie ciekawe, czy my możemy ten pakiet stówki znaleźć, czy to po prostu jest 10, ale tańsze, bo tego nie jestem pewien. To może tu zacznę po prostu kupować, niech będzie, chociaż nie, na tym koncie to akurat mi klepsydry nie są potrzebne. No ale dobra, no sprawdzimy, spróbujemy sobie może tą stówkę znaleźć. O, jest stówka, dobra, no to moje wątpliwości zostały rozwiane, bo tak mi coś nie pasowało, że same dychy leciały. Ją sobie możemy kupić, no jak widzicie, ona kosztowała, tak jak mówiłem, 3 750 tysięcy. Jeżeli chodzi o w ogóle jeszcze tutaj wróćmy sobie może do tej karczmy, jeżeli chodzi o zdobywaj klepsydry podczas każdego zadania na terenach piaszczystych. Tego wam nie pokażę, no bo mam teraz wartę. Natomiast z tego co wiem, działa to tak, że jak mamy po prostu lokację jakąś właśnie piaszczystą, to po prostu od razu tutaj przy wyborze misji, jak wybieramy z tych trzech, to od razu nam się pokazuje, że jest do wygrania klepsydra. Klepsydra jest jedna tylko, jest to jedna sztuka, także no można powiedzieć, że słabo. Dlatego, że na przykład zastanawiam się teraz, na jakimś nowym serwerze mamy pupile, mamy akurat do złapania na danej lokacji piaszczystej jakiegoś pupila. No i akurat nam się to zgra z eventem expa i tymi, no nie expa, tylko tymi klepsydrami, no ale to jest jakby łączone. No i co teraz? Czy my przez cały czas nie zdobędziemy tego jaja, dlatego że mamy gwarantowaną klepsydrę? Nie mam pojęcia, właśnie to jakby jestem ciekaw. No wiadomo, że jest mała szansa, żeby aż tak to wszystko się zgrało, no ale jakaś tam jest, nie? W każdym razie, no jest to z tego co wiem tylko jedna sztuka i nie dostajemy jej jakby po misji z terenu piaszczystego, tak jak to ma miejsce do tej pory, że od czasu do czasu jakaś tam nam klepsydra poleci właśnie po misji losowo, tylko właśnie od razu jest ona gwarantowana, od razu podczas wyboru misji się wyświetla. Lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy? Twierdza. Jeżeli chodzi o akademię, bardzo fajnie to zrobili. Martwiliśmy się, ja się martwiłem, w komentarzach się martwiliśmy, że będzie to po prostu się zbierało dwa razy szybciej. Natomiast działa to tak, że zbiera się dosłownie tak samo. Wszystko działa tak samo, tylko podczas kliknięcia, zobaczcie, teraz mamy niecałe 200 tysięcy tego expa, a jak klikniemy, to nam odebrało niecałe 400 tysięcy. Czyli po prostu podczas odbioru jakby mnoży nam ten odbiór razy 2 i strasznie fajnie zostało to wymyślone. Jakbym uzbierał teraz, no widzicie, powiedzmy te 6 milionów, zaokrąglimy, no to bym odebrał 12, więc strasznie fajna sprawa. Ja się bałem tego, że, bo ja powiedzmy, że tak śpię około 8 godzin średnio, czasem krócej, czasem dłużej, wiadomo, różnie to bywa, ale przeważnie jak wstaję, to mam jeszcze około 2-3 godziny zapasu do akademii, żeby dopiero ona mi się wtedy napełni za te 2-3 godziny i dopiero bym tego expa ewentualnie tracił. No ja się bałem, że przez noc stracę bardzo dużo tej akademii, jeżeli to by szło razy 2. No ale jak sami widzicie, jest to wiele lepiej wymyślone. W sumie nie pomyślałem, a to jest logiczne, że tak powinni to zrobić. Także no o wiele. Po prostu na plus, nie? Strasznie na plus. No teraz na przykład poczekajmy na te 7. No i cygi odbieramy 14 tysięcy. Więc jest to, tak jak mówię, strasznie spoko. No i ostatnia sprawa tak naprawdę, jeżeli chodzi o koło, no to nie będziemy, a może mogę wam w sumie zakręcić, jeżeli nam... O, no tutaj mamy na przykład przy książeczce razy 2, no i dostaliśmy 700, tam powiedzmy 50 tysięcy, zobaczymy czy nam się uda te książeczki. Tutaj znowu te 750 tysięcy znowu. Zobaczmy, czy nam się uda te książeczki. No te nam trafiło. A, tu widzę, że 1,5 miliona chyba. No tak, no bo to jest razy 2. Także też git, nie? Też git, no tu musicie uwierzyć, że po prostu ta wartość jest razy 2. Sam osobiście nawet nie pamiętam, ile z tego kółka dostawałem bez eventu, no ale nawet mamy napisane razy 2. I chyba tyle. Wydaje mi się, że tyle. Wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem. Z wehikułu exp oczywiście nie jest pomnożony. Zresztą, no skoro nie jest tu napisane, no to wiadomo. Zadania wam powiedziałem, w sensie nie, zadań wam nie powiedziałem, no za zadania to działa tak samo jak działało do tej pory na normalnym weekendzie expa, że po prostu dostajemy tego expa razy 2, z tym, że teraz z tego co wiem, te zadania też są na fioletowo, w sensie wartość tego expa jest na fioletowo pokazana. Więc to się jedynie zmieniło. Codzienne misje specjalne pokazałem, walki na arenie pokazałem, akademia pokazałem, koło pokazałem, no i tyle, klepsydry powiedzmy, że pokazałem. Więc jest git, nie? Tak wygląda ten event w praktyce, tak naprawdę to teraz będzie działało bardzo fajnie, bardzo na plus, bardzo się cieszę, że coś takiego zrobili. Czekamy na następną środę, żeby znowu się o jakichś eventach dowiedzieć. Subskrybujcie kanał, bo będę też o tym pewnie nagrywał film. Oprócz tego
Dajcie mi znać, czy chcecie te przecieki, które są na 99% prawdziwe, ale wiadomo, różnie to bywa z przeciekami. Dajcie znać, czy chcecie o tym film, to też wam nagram i może wrzucę jutro albo w niedzielę, zobaczymy. I tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, jeżeli chodzi o takie sprawy shakesowe, bo staram się tutaj jak najszybciej wam rzucać pewne oczywiście info. Wbijajcie na Twitcha, na którym często są live'y. Nie wiem, czy dzisiaj odpalę, czy jutro odpalę, ponieważ mam teraz 3 egzaminy w ten weekend, do których zaraz w sumie siadam i się uczę, więc może być różnie z tymi live'ami, ale jak już się wszystko powiedzie, to luty będzie bardzo live'owy, dlatego że już po prostu będę, jak zdam wszystko na studiach, to będę miał cały luty spokojny, więc będę miał po prostu czas wieczorami, żeby streamować. Także wbijajcie na Twitcha i zostawcie follow'ka, subika to już mówiłem, wbijajcie na Discorda dla widzów i tak naprawdę tyle. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!